11 września w parafii świętego Antoniego Padewskiego w Maksymowicach odbyły się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Haliny Lipitak, matki księdza Mikołaja Lipitaka, proboszcza parafii Nieustającej Pomocy w Lwowie. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, wraz z licznymi księżmi dekanatu lwowskiego i samborskiego, którzy przybyli, aby złożyć hołd matce swego brata w kapłaństwie. Po mszy świętej syn zmarły, ksiądz Mikołaj Lipitak, złożył podziękowanie wszystkim, którzy towarzyszyli i wspierali jego rodzinę w trudnych latach choroby matki. Wszystkim, którzy przyszli złożyć jej ostatni hołd. Pani Halina zmarła nad ranem 9 września w wieku 74 lat po długiej walce z chorobą. Ostatnie lata życia spędziła pod opieką sióstr świętego Józefa w Domu Miłosierdzia w Brzuchowicach. Miejscem pochówku Haliny Lipitak był miejscowy cmentarz w Maksymowicach. Слава тобі, Господи! Не матимете життя в собі, в ньому. Як мене Отець живий послав, і я Отцем живу. Дорога засмучена родина світлої пам'яті Галини разом з Отцем Миколаєм, всечесні священники і богопосвячені особи, возлюблені у Христі брати і сестри. Свого часу отець Ян Твардовський написав: «Коли хтось переходить на другу сторону вулиці чи перебирається до іншого міста, то забирає із собою всі свої речі». Щоб Господь Бог винагородив їх життям вічним. W imieniu przełożonego polskiej prowincji zmartwychwstańców księdza Mariusza Mazura. Z Chrystusem służyła swojej rodzinie i bliźnim, którzy potrzebowali pomocy. Alleluja. Świeci, niech jej świeci. Świętego Józefa z Arymatei, aby złożył ciało Zbawiciela w nowym grobie. Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszej siostry wskrzesił w chwale i powołał ją do społeczności świętych. Panie Jezu, Ty posilałeś naszą siostrę najświętszym ciałem i krwią swoją, że cierpimy z powodu śmierci naszej siostry. Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi. Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Śmierci naszej, amen. Pan z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami.